very happy to be once again with you here tonight. Bardzo się cieszę, że mogę znowu być między wami dzisiaj wieczorem. And bring with me a lot of greetings of your brothers and sisters at home with Rüdiger together. Razem z Rüdigerem przywozimy wiele pozdrowień stamtąd, skąd przyjeżdżam. A lot. Mnóstwo. No. We have wonderful Bible readings. We've had wonderful Bible readings about the confession of Daniel. Mieliśmy, przeczytaliśmy taki miły fragment na temat wyznania Daniela. And how Elihu answered the problems of Hiob, Job. I tak jak i też jak Elihu odpowiedział na te problemy Joba. And I can ask a question. Czy mogę zadać pytanie? What was the biggest accident in church history? Do you know that? Czy wiecie, jakie było największe wydarzenie w historii Kościoła? For example, you could say, Caesar Constantine, for example. Because he brought the established church. Czy to było za Cezara Konstantyna, który Kościół jakby uczynił jako religię państwową, po prostu postanowił. You could say, okay, maybe the adoration of the Virgin or the adoration of pictures in the church. Czy to jest ta? Or the saints. Czy to byłoby oddawanie czci obrazom? Czy świętej Marii, chyba chodzi ten wypadek, czy wydarzenie jako w sensie negatywnym. But the greatest accident in church history was... Ale jednak największym tym wypadkiem w historii Kościoła było... As it is always in every relationship, also the greatest accident in marriage life. Tak jak i teraz jest, aż do tej pory, i także jest to największy wypadek czy nieszczęście w małżeństwie. The greatest accident in good relationships between friends. To jest też i najgorsza rzecz, która może zdarzyć się pomiędzy przyjaciółmi. When we lose our first love. Kiedy stracimy naszą pierwszą miłość. We have said that the Lord in the prayer, I think it was right? Słyszałem to w modlitwie. And when you see that word in Revelation chapter 2, i widzimy to w Księdze Objawienia w drugim rozdziale, że Duch Boży używa bardzo interesującego wyrażenia. For example, the new Volkswagen comes, kiedy, na przykład, kiedy wychodzi nowy Volkswagen or new Mercedes, albo nowy Mercedes, it doesn't matter. Nieważne. Then you will see the first one. To wtedy zobaczycie tego pierwszego, tego, który jest jako prezentowany. S number 34, the new one. Czyli ten jakiś tam jego symbol. And first of all, you see only this one. Czyli na początku widzicie tylko tego. And that is a prototype of all the others who will follow. I to jest ten taki prototyp, ten pierwszy, za którym idą wszystkie następne. And the Lord used that word in a Revelation chapter 2. I w objawieniu w drugim rozdziale Pan używa właśnie tego słowa. When he says, you have lost your first love. Kiedy mówi, straciłeś swoją pierwszą miłość. He used that word protos. Czyli to i tam jest to słowo protos. And he wants to show us, I cannot accept second love. Czyli mówi nam, nie mogę zaakceptować czy przyjąć drugiej miłości, tej kolejnej. Because there's only one kind of love. Ponieważ jest tylko jeden rodzaj miłości. You understand it? Rozumiecie to? It is so easy. To jest bardzo proste. Also in our relationships we have. Także w naszych związkach, kontaktach mamy to. It was my desire to speak with you today, tonight. Jest to moim pragnieniem, żeby dzisiaj o tym właśnie z wami porozmawiać. Of the book of the Bible, what is called the Song of Songs. Na temat księgi w Biblii, która nazwana jest pieśnią nad pieśniami. You know this word, Lord of Lords. Znacie to wyrażenie z Pan Panów. You know the word King of Kings. Król królów.
The Lord will show you there's only one Lord who is really worthy to call Lord or called King. I to jest tylko jeden oczywiście, którego można nazwać Pan lub Król. And so the Lord will show us the Hebrews call this book in the Old Testament Song of Songs. Once again. And the Lord will show us that there's only one song is worthy called song. I Pan nam to pokaże, że tylko jedna pieśń może być nazwana pieśnią nad pieśniami. And we read some verses from that book. I przeczytamy kilka wierszy z tej księgi. You see, I'm not a teacher of the Word of God. Wiecie, ja nie jestem nauczycielem Słowa Bożego. So I only will touch some verses. Więc tylko tak troszeczkę dotknę niektórych wierszy. And will give you an impression of what I found for myself. I takie wrażenie chciałbym wam przekazać, które sam dla siebie znalazłem. Because it is very interesting when you read this book. Ponieważ jest to bardzo ciekawe, kiedy czytacie tę księgę. You will say and will ask yourself, to whom speaks the Lord? Kiedy możemy zastanowić się, do kogo Pan mówi? We want to read some verses. I przeczytajmy kilka wierszy. Chapter 1, verse 1-7. Pierwszy rozdział od 1 do 7. Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich. Ach, Twoja miłość jest słodsza niż wino. Wyborna jest wonność Twoich olejków, Twoje imię jak najlepszy olejek do maści. Dlatego miłują Cię dziewczęta, pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy. Wprowadź mnie, o Królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić z Tobą, upajać się Twoją miłością bardziej niż winem. Słusznie Cię miłują, śniada jestem, lecz piękna. O córki jeruzalemskie, jak namioty Kedaru, jak zasłony Szalma, nie patrzcie tak na mnie, że śniada jestem, że opaliło mnie słońce. Synowie mojej matki rozgniewali się na mnie, kazali mi pilnować winnic, lecz nie ustrzegłam swojej własnej winnicy. Powiedz mi Ty, którego miłuję, moja dusza, gdzie pasiesz swoje stada, gdzie postój wyznaczasz w południe, abym nie musiała błąkać się wśród stad Twoich towarzyszy. Then in verse 8, only this verse, the beloved answers. I tutaj w 8 wierszu ten oblubieniec odpowiada. Jeżeli tego nie wiesz, Yes. Jeśli tego nie wiesz, najpiękniejsza wśród kobiet, to idź śladem owiec i paś swoje koźlęta przy szałasach pasterzy. Chapter 2, verse 8, the bride also says some words, only this 8th verse. I w 8 wierszu 2 rozdziału oblubienica mówi: słuchaj, to mój miły, oto idzie on, wspina się po górach, skacze po pagórkach. In chapter 3:1. I w 3 rozdziale 1 wiersz, ona go szuka. Na moim łożu szukałam w nocy tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale go nie znalazłam. In chapter 3:5 she speaks to the surroundings of the daughters of Jerusalem. I w 3 rozdziale 5 wiersz mówi do innych kobiet w Jeruzalemie: zaklinam was, córki jeruzalemskie, na gazele albo na łanie polne, nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce. And in verse chapter 4:1 the bridegroom says something about her, only this one verse. I 4 rozdział, 1 wiersz, kiedy oblubieniec mówi coś o oblubienicy. O, jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko. O, jakże jesteś piękna. Twoje oczy są jak oczy gołębic spoza twojej zasłony. Twoje włosy jak stado kóz, które schodzą z gór Gilead. Chapter 5, verse 2. 5 rozdział, 2 wiersz. Drugi wiersz 5 rozdziału. Ja spałam, lecz moje serce czuwało. Słuchaj, to mój miły puka. Otwórz mi, moja siostro, moja przyjaciółko, moja gołąbko, bez skazy. In verse 8, she also once again speaks to the daughters of Jerusalem about her beloved. I znowu tutaj w 8 wierszu tego 5 rozdziału mówi do innych córek jerozolimskich o swoim miłym. Zaklinam was, córki jeruzalemskie, gdy spotkacie mojego miłego, czy wiecie, co mu macie powiedzieć? Że jestem chora z miłości.
And in verse 10, the following verse is only this one. She speaks to them about her beloved. I w 10 wierszu 5 rozdziału ona mówi do nich o swoim umiłowanym. Mój miły jest jasny i rumiany, wyróżnia się wśród 10 tysięcy. And in chapter 8, i w 8 rozdziale we read something about love, verse 6 and 7. 6-7 wiersz. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu, albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność albo gorliwość twarda jak Szeol. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Jeśli by kto chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę? In verse 8, it is the sister, the little sister, is described as one who is not developed in age. Am I to read? Yes. Yeah. I ósmy wiersz jeszcze. Mamy małą siostrzyczkę, która jeszcze nie ma piersi. Co mamy zrobić z naszą siostrą w dniu, gdy się o niej mówić będzie? And only some examples we have read about this song of songs. Tylko kilka przykładów wierszy, żeśmy przeczytali z tej pieśni ponad innymi pieśniami. And you will ask me why this love story is in the Bible. I możecie mnie zapytać, dlaczego ta historia miłosna w ogóle jest w Biblii. There is a man who loves a woman. Jest pewien mężczyzna, który kocha kobietę. And they cannot come together, it seems so when you look at that. I tak się wydaje z tych miejsc, że oni po prostu nie mogą się zejść. So, is it really the word of God? Czy to naprawdę jest Słowo Boże? The old Hebrews, they forbade their own children until the 13th year do not read that book. W dawnych czasach, in the Middle Ages. W średniowieczu, Hebrajczycy, że Żydzi zabraniali aż do 13 roku życia czytać tę księgę. Because they are so things a bit slippery, it's not so easy to understand all. Że są pewne miejsca w tej księdze, które wydają się takie niestosowne. Have a translation, old translation, and you can read in the headline that is the love of Christ for the church. Mam takie tłumaczenie Biblii, w którym jest to taki nagłówek nosi miłość Chrystusa do Kościoła. Is there also a headline here? No. In our Bible, no, maybe in old version. Yes. So what is the meaning of that? Before we can have the something for our own souls, we have to understand what God needs with that when he speaks. A więc zanim coś z tego weźmiemy dla siebie, to musimy też i to sobie wyjaśnić właściwie dlaczego, co ta księga, jakie ma znaczenie, po co Bóg ją kazał napisać. We have to remember that this is a whole story about love of a bridegroom to the bride. I cała historia tej księgi jest to miłość oblubieńca do oblubienicy. And you, of course, you are very clear to the Bible. You will say, okay, the bride is the church. A więc możemy śmiało powiedzieć, znając Biblię, ta oblubienica to Kościół. And so it stays in the headline of my Bible. To jest tak, jak jest nagłówek mojej Biblii. But when you read Ephesians, for example, chapter 3, we want to have a look. Ale kiedy przeczytamy list do Efezjan, chapter 5. 3. Many, not 5, but that way, that it was a mystery. And it was hidden in former times. Verse 5. Trzeci rozdział listu do Efezjan, 5 wiersz, jest mowa o tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. So it makes it a bit difficult to bring the church in it. A więc widzimy, że to troszkę nastręcza problemów, żeby włożyć Kościół do tej księgi. Yeah, but when I speak about church, I mean
Those who believe in the Lord Jesus Christ as their Savior who died for them on the cross. Kiedy mówię na temat Kościoła, to mam na myśli tych, którzy uwierzyli, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem i umarł za ich grzechy na krzyżu. We'll see that later. Później to zobaczymy. But first we have to ask ourselves, to whom the Lord speaks. Ale najpierw zapytajmy się, do kogo Pan mówi. He kisses me with the kisses of his mouth. Niech pocałuje mnie pocałunkiem ust swoich. And then the bride shows herself. I am black, but beautiful. Beautiful, yeah. Fine. I piąty wiersz, śniada jestem, czy też akurat po niemiecku jest chyba czarna, czy ciemna, lecz piękna. We have to realize that God has a connection with his people Israel. Bóg ma pewien związek, czy więź z ludem izraelskim. And I will show you that in Jeremiah chapter 3, I hope so. Chciałbym to pokazać w księdze Jeremiasza, w trzeciego rozdziału. Chapter 2. Drugi rozdział. First 2 in the middle. I remember the time of your youth, the love of your Jeremiasz, drugi rozdział i drugi wiersz troszkę dalej, po dwugrobku, tak mówi Pan. Pomnę na miłość Twojej młodości, na uczucie czasu Twojego narzeczeństwa, gdy chodziłeś za mną na pustyni w kraju nieobsiewanym. So the Lord saved his people from Egypt. A więc Bóg zbawił, uratował swój lud z Egiptu. And he remembers this bridal love to himself in that passage of Jeremiah. I ten fragment właśnie z Jeremiasza przypomina tę miłość, którą miał do swego ludu. But not long afterwards there came in the false gods. Ale niedługo po tym oni zwrócili się do obcych bogów. It was a calf. The children remember what kind of material was this calf? Pamiętacie, czy może dzieci pamiętają ten cielec, czy ten cielec, który z jakiego materiału był zrobiony, który oni kiedy wyszli z Egiptu. Remember? Chłopcy, pamiętacie? Zrobili tego cielca za czasów Mojżesza. Tak. Jest. Prawda. Yeah. A golden calf. Złoty cielec. This law was not given, and the first of the law was broken. Jeszcze jakby zakon nie był nadany, a już jakby to pierwsze przykazanie zostało złamane. And more Israel sinned. I Izrael grzeszył coraz więcej. And on the side of the living God, they put a lot of gods. I oni jakby obok Boga bardzo wiele fałszywych bogów postawili. And the kingdom, they brought the kingdom and the kingdom divided. Ich królestwo zostało podzielone. Until the whole nation was set aside. Aż cały naród został wzięty do niewoli. And the whole history of Israel will continue. That is what the Bible, what the Lord teaches us in that passage here. The history will continue. To, co w tym fragmencie możemy przeczytać, to jest to, że jakby historia idzie naprzód. But Christ, the bridegroom, wants to get a new affection of the heart of the bride. To widzimy w to, że Chrystus chce jak gdyby swoją miłość objawić do oblubienicy. Because that he is the bridegroom, that is clear. To jest jasne, że to on jest tym oblubieńcem. You have a good example in Old Testament in the times of Joseph. Mamy dobry ten przykład za czasów Józefa w Starym Testamencie. Joseph wanted to reveal himself to his brothers. Józef chciał objawić się swoim braciom. But they are so far away that they don't realize that it's Joseph. Ale oni byli tak daleko od niego, że nie zdawali sobie sprawy, że to jest Józef. And so he handles with the consciences of this his brothers. I więc on jakby zajął się sumieniami swoich braci. And sometimes the brothers mean, this regent of Egypt, he is so high person, but he is so kind to us.
I oni właśnie zastanawiali się nad Józefem. On był takim wielkim człowiekiem, ale był dla nas taki miły. And sometimes he is very strong and hard against them. A znowu kiedy indziej był taki bardzo srogi wobec nich. And that is what you can see here. To jest to, co możemy tutaj znaleźć. In chapter 5, verse 4. W 5 rozdziale i 4 wierszu. She opened his beloved. On otworzył drzwi, wsunął rękę. 6 wiersz, przepraszam. Otworzyłam mojemu miłemu, lecz mój miły już odszedł, znikł. And the bride was confused. I była ona zrozpaczona z tego powodu. What the bridegroom is doing. Co ona ma uczynić? And when we had this discussion about the Bible. Kiedy in our meeting, in Bible reading, w czasie naszego spotkania na rozważanie Biblii mieliśmy taką rozmowę. I made some remarks also that it sometimes could happen that we are not clear in our position to the Lord. Że czasem podałem taką uwagę, że czasem nie zdajemy sobie sprawy z naszego miejsca, jakie zajmujemy przed Bogiem. Normally, if you belong to the bride of Christ, you know that. Normalnie jest tak, że jeśli należysz do oblubienicy Chrystusa, to wiesz o tym. Because in the New Testament there is not such a unassurance than it is here in that way. Nie ma żadnej niepewności w Nowym Testamencie co do tej sprawy. If you belong to the bride of Christ, there is full assurance. Jeśli należysz do oblubienicy Chrystusa, masz całkowite zapewnienie. But sometimes you are in such an unsure situation that you are not sure. Do I belong to the Lord? Ale czasem możecie się znaleźć, czy możemy się znaleźć w takiej sytuacji, że mamy taką niepewność, czy należę do Pana, czy nie. After these words, young man came to me. I kiedy to powiedziałem, to pewien młody człowiek podszedł do mnie. I mówi do mnie: Harald, ja czasem czuję się w taki sposób. I mówi: no, musimy o tym porozmawiać. Zaprosiłem go do domu. And we started asking the Bible what the Bible teaches about assurance of faith. Harald wspomniał, że znam go akurat, bo to był chłopak, który był chętny do tłumaczenia, kiedy byłem akurat w Berlinie, byliśmy razem na zgromadzeniu. Więc jeszcze raz zaczęliśmy rozmawiać na temat pewności zbawienia, czy zapewnienia, jakie Pan nam daje. He wanted to give something from his energy for the work of to the work of Christ. A więc on chciał jak gdyby iść takim swoją siłą dla Pana. And we read Ephesians chapter 2. Przeczytaliśmy Efezjan 2 rozdział. Nothing with our works. Że to nie z naszych uczynków. All through grace. Wszystko z łaski. Not that we have something to boast. Że nie ma też się czym chlubić z naszej strony. And he, I see him today sitting there writing all in his small Do dzisiaj go widzę, jak siedział i notował. And then we spoke about Romans chapter 8. I wtedy porozmawialiśmy na temat Rzymian 8 rozdział. And after that we prayed together. Potem razem się modliliśmy. And he had his heart was full with the supplication for the whole family of his. I w jego serce, znaczy tak można rozumieć, w tej modlitwie to wypłynęło, wstawiało się za jego rodziną. Some weeks later I heard him praying in the assembly meeting. I kilka tygodni później słyszałem, jak modlił się w zgromadzeniu. And he said, "Thank you, Lord." I powiedział: dziękuję Ci, Panie, that our salvation is not through our own efforts and our own work. Że nasze zbawienie nie jest z naszych wysiłków, z naszej siły, but only through grace. Ale tylko z łaski. He wanted to do nothing for them because he had realized all his grace through what the Lord did on the cross. I już jakby zdał sobie sprawę, że nie musi się o to starać, ale że to wszystko jest darem Bożym. But that is a totally another situation as we have here. To jest kompletnie inna sytuacja, którą mamy tutaj w Pieśni nad Pieśniami. This bride is not sure of the affection of the bridegroom.
ta oblubienica nie jest pewna miłości czy uczucia oblubieńca. But she loves him. Ale ona go miłuje. And we can say that this bride in that way is the remnant in Israel. I możemy w tym właśnie to zauważyć i to tak zrozumieć, że tą oblubienicą jest ta resztka, wierząca resztka Izraela. She says to herself, I am black. Ona mówi do siebie, jestem śniada. Because the sun burned me, verse 6. Chapter 1, verse 6. W pierwszym rozdziale, szósty wiersz, jestem śniada, opaliło mnie słońce. Now we can ask you, why did the sun burn her? Dlaczego ją opaliło słońce? Maybe she had sufferings. Może miała cierpienia. And when you read the story of Israel, you will read that there is a story of sufferings. Jeśli czytamy historię Izraela, to widzimy, że jest to historia cierpienia. But this story, what we have here, is until now not fulfilled. Ale to, co mamy tutaj, co, o czym czytamy teraz, to jeszcze jest słowo, które się nie wypełniło. I remember a canton of the Jewish, Jewish church. Synagoga. Thanks. Pamiętam kantora z żydowskiej synagogi. And this cantor was a really polite and a kind man. I był to bardzo miły, uprzejmy człowiek. And he brought his declaration for income tax. I akurat przyniósł do mego biura swoją deklarację podatkową. And I said to him, sir, my grandmother, she likes your singing in radio. She was very famous in Berlin. I akurat jest to ktoś znany w Berlinie i powiedziałem do niego, że moja matka bardzo lubi słuchać pańskiego śpiewu. And we spoke about some passages of the Bible. I wtedy porozmawialiśmy na temat niektórych miejsc z Biblii. And he gave me some of the music he made. Dał mi też w prezencie muzykę, którą skomponował czy nagrał. And then I gave him a book of how the Christians see the story of Israel. I dałem mu też, ja mu dałem książkę na temat Izraela z chrześcijańskiego punktu widzenia. When he read this book, he was deeply convinced about what of the insight the brother had in. I kiedy ją przeczytał, był pod wrażeniem tego, że pisarz tej książki mieli bardzo głęboki wgląd w ten temat. And he ordered a second book. I zamówił inną książkę. And I said to him, "Yes, sir, you know that this God of yours." It's through Jesus Christ, my Father. A czy, proszę Pana, czy Pan wie, że ten Pański Bóg stał się moim Ojcem przez Jezusa Chrystusa? And then the conversation was finished. I na tym się rozmowa zakończyła. A really a nice man. Bardzo miły, grzeczny człowiek. And it's so sad when you think about that. I jest to bardzo smutne, kiedy pomyślimy o tym. They have the scriptures of the Old Testament. Że oni mają pismo Starego Testamentu. That one lady said to me, I don't want to have this man. And she pointed to me, I mean, of the cross, I mean, that is Christ. Ale pewna, I mean, Jewish woman. The Jewish one, yeah. Pamiętam, jak pewna Żydówka mówiła, powiedziała do mnie, że nie chce mieć do czynienia nic z tym człowiekiem, wskazując na Chrystusa, na krzyż. Never nation had so deep sorrows and sufferings as the Jewish had in history. Żaden naród nie miał tylu cierpień w swojej historii, co naród izraelski. But it is nothing against what will happen in future. Ale to to jest nic w porównaniu z tym, co stanie się w przyszłości. One man said the most exclusive, I think one of the newspaper Newsweek or New York Times. Czytałem to w jakiejś gazecie świeckiej. The most exclusive square meters in the world are the mount of the temple mount. Yeah, what do you mean? The most exclusive square meters, exclusive. Boom. Exclusive. Exclusive. Ding bang. Że najbardziej ekskluzywne czy drogie metry są around what? And the mount of the temple. Czyli górze świątynne w Jerozolimie to są najdroższe miejsca na świecie. So because there the third temple will be built.
ponieważ tam ma być zbudowana trzecia świątynia. And one of the most holy houses of the Muslims is there. I jeden z najświętszych meczetów muzułmańskich aż do dzisiaj tam stoi. Though you can imagine what will be happen when this mosque will destroy it. I teraz możemy sobie wyobrazić, co się stanie, kiedy ten meczet zostanie zburzony. Now this woman comes from a deep, deep depression and sorrows. A więc ta kobieta, siostrzenica, z wielkiego cierpienia przychodzi. And she asked and starts to ask for the bridegroom. I zaczyna pytać się oblubieńca. And she says, say the first seven, where are you? Siódmy wiersz. Powiedz mi, ty, którego miłuję, moja dusza, gdzie pasiesz swoje stada? Czyli gdzie jesteś po prostu? And once again, now she starts to ask for his beloved, her beloved, sorry. Mm-hmm. Czyli znowu pyta się jeszcze raz o swego umiłowanego. And the Lord gives a wonderful answer and says, if you don't know that, you're the beautiful, most beautiful amongst the women. I on daje piękną odpowiedź. Jeśli tego nie wiesz, najpiękniejsza. Ósmy wiersz. Jeśli tego nie wiesz, najpiękniejsza wśród kobiet. Go to the footsteps of the flock. Nie? Czyli idź za śladem owiec. Where the flock goes through, there's the bridegroom. There's the shepherd. Czyli tam, gdzie idą owce, to tam właśnie jest pasterz. It's sometimes so easy. If you ask, where can I go? Where can I go also as a Christian today? To jest takie proste. Jeśli jako chrześcijanie dzisiaj się zastanawiamy nad tym, gdzie mamy iść, look the place where the shepherd is. To spójrzcie na to, gdzie jest pasterz. And although there is a good pasture. I też gdzie jest ta dobra pasza, czy też pokarm. Now he gives wonderful information about the bride. I w czwartym wierszu czytamy wspaniałą informację, czy słowo na temat oblubienicy. W czwartym rozdziale, przepraszam, w pierwszym wierszu. You are fair, my love. You are fair. 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 Fair, my love. I'm not looking at another translation. That's the reason why I've taken another translation with me. Nie pamiętam, co to znaczy. You're fair, yeah. Ukochana prawdopodobnie. What is it in Polska? Chapter 4:1. Czwarty rozdział, pierwszy wiersz. U nas jest po prostu, jesteś piękna, moja przyjaciółko. Yeah, my friend. Fair is a kind of beloved. Yeah. And in Deutsch? Nice, beautiful. Schön, yeah. Schön. Czyli jest dobrze. Jakże jesteś piękna, moja przyjaciółka. When you read the Bible, kiedy czytamy Biblię, what says the Lord about us? Co Bóg mówi o nas? When you remember, how we came to the Lord. Kiedy przypomnimy sobie, jak przyszliśmy do Pana. Awful. Straszni, okropni. Sinful. Grzeszni. Liar. Kłamcy. The Bible calls us sinners. Biblia to nazywa grzesznicy. And when you read Isaiah chapter 1 from the down from the foot until the top of the head, no clean thing on it. I czytamy to u proroka, że od stóp do głów nic nie było zdrowego w nas. And then we found a moment in our life. I wtedy przyszedł moment w naszym życiu. And thank God that He gives moments in our life. Możemy dziękować Bogu za takie momenty w naszym życiu. That we realize where we are, kiedy who we are. Zdajemy sobie sprawę z tego, gdzie jesteśmy i kim jesteśmy. And He shows us the cross of Christ. I On pokazuje nam krzyż Chrystusa. That Christ died for sinners. Że Chrystus zmarł za grzeszników. And what do we in that situation? What we do in that situation? I co my na to robimy? It is so easy to accept Jesus Christ as the Savior. Jest to tak łatwo, żeby przyjąć Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. And thank Him for that grace. I dziękować Mu za tę łaskę.
And you could ask why there are not so many people who accept it. Ale kiedy zapytamy, dlaczego nie ma tak wielu ludzi, którzy to czynią? Because the most difficult thing is to accept that we are sinful and wrong. Ponieważ jedną z najtrudniejszych rzeczy jest to, żeby uznać to, że jesteśmy grzeszni i robimy źle. I remember a man from Germany. Pamiętam człowieka z Niemiec. With a bicycle runner. Który jechał na rowerze. He was erwischt. They have found that he had taken anabolika or doping. Okay. Czyli brał narkotyki. Tak. And this man was accused about doping, is it? I był oskarżony o branie dopingu. Impossible. No, I didn't do that. I on mówił, mówi, nie, to ja tego nie robiłem. Zaprzeczał temu. So many people have seen also in the news or have heard about or read about in the newspaper who had the same situation. I wielu ludzi o tym czytało, słuchało właśnie o tej sytuacji. And it could be so easy to be honest and say yes, you are right. Yeah, it could be so easy to be honest and you say, oh yeah, you are right, I did it, I did that. I to byłoby, czy było tak proste, żeby powiedzieć, tak, rzeczywiście brałem to. Chodzi o sportowca, który brał doping. But you can there you can look where you want. Nobody has done it. Nobody. Ale po prostu on tego nie zrobił. And in many parts of sport you will see that of the same situation. I w wielu dziedzinach sportu mamy tę samą sytuację. And that is the situation that we can say, okay. We have to be honest in the eyes of the Lord. Powinniśmy być uczciwi w oczach Pana. And only for those people the Lord will show grace. I tylko dla takich ludzi Bóg okaże łaskę. And then he says to her, you are beautiful. I oblubieniec mówi do oblubienicy, jesteś piękna. Because she repented to the Lord. Ponieważ ona pokutowała przed Panem. There are two things we find once again here written here in the Bible. Two things of mirror and chapter 4, verse 6. Z czwartego rozdziału jeszcze szósty wiersz. Zanim chłód wieczorny zawieje i pierzchną cienie, pójdę na górę Mirry i na wzgórze kadzidła. And it comes once again in chapter 3. And these two things, they show a bit of the kind of this bridegroom. That just shows a bit of his life. His life. Yes, his life. Chciałbym coś pokazać z tego z życia oblubieńca. Because his life was full of mirror. And mirror. Aha. Ponieważ jego życie było wypełnione mirrą and frankincense. I kadzidłem. There were some people from the east who came 2000 years ago about. Były 2000 lat temu. And they came about, pewni ludzie, którzy przyszli ze wschodu. There was a little baby born near Bethlehem. I niedaleko Betlejem było pewne dziecko. And maybe they brought a lot of gifts to the little baby king. I oni przynieśli dary, wiele darów temu dziecku. But there are only three names in the Bible. Ale tylko trzy zostały nazwane. You know that? Pamiętasz jakie? Kings from the east. Królowie ze wschodu, którzy przynieśli dla małego Jezusa prezenty. Present. Gold, you remember gold? Złoto. Tak. And? What is that? A box with oh, pearls. Yes. Maybe, yeah, it would be very nice for me. Tak, no?
The second one. A drugie? Mira. Mira, tak. Yeah. And? Yeah, and frankincense. Frankincense. And these three gifts, they speak of the whole life of this baby. And two of them we find here. I te trzy dary mówią, właściwie charakteryzują całe życie tego dziecka, czy później naszego Pana. I te dwa z nich mamy tutaj wymienione. And one gold speaks of his glory. A więc złoto mówi na temat chwały, osobistej chwały Pana Jezusa. Mirra to jest roślina. Normally it is bitter plant. Jest gorzka w smaku. And this was the life of the Lord Jesus Christ. I to charakteryzuje życie Jezusa, Pana Jezusa Chrystusa. And this frankincense was burned in the temple. A kadzidło to jest to, co było spalane w świątyni. And it brought a well-pleasing smell for the Lord, so always you can read in the Bible. I zawsze możecie o tym w Biblii przeczytać, że było to miłą wonnością przed Bogiem. And so the life of Christ was a smell for the living God. Więc życie Chrystusa było taką miłą wonnością dla Boga. And this Lord, this bridegroom, this Messiah, he speaks now to his bride. And tells her a lot of wonderful things. I ten Mesjasz, ten oblubieniec, ten Pan mówi wspaniałe rzeczy teraz do swojej oblubienicy. And in chapter 5, i w piątym rozdziale, the bride speaks about her bridegroom. I want to show you later, but first I want to ask you and me. Najpierw chciałem was zapytać. When you see the bridegroom is speaking about so wonderful things about his bride. Że najpierw właśnie chciałem powiedzieć o tych wspaniałych rzeczach, które mówi oblubieniec, o oblubienicy. And later also the bride speaks so wonderful things about. A później oblubienica mówi wspaniałe rzeczy o oblubieńcu. When did you see so wonderful things to your bride, to your wife or bride? When did you say wonderful things also to your bride or your bridegroom? Kiedy mówisz miłe rzeczy dla swego oblubieńca, czy odwrotnie, dla swojej oblubienicy. Maybe you are also married 29 years than me. Może jesteś też żonaty 29 lat, tak jak ja. And you wake up and say, oh, good morning, darling, is the coffee ready? Yeah? Wstajesz rano i mówisz, dzień dobry, kochanie, kawa już zrobiona? Or night, darling, good day today. And you have no good words for your husband. I nie masz dobrego słowa dla swego męża. And the Lord will teach us. I Pan uczy nas. That this style of love should characterize our whole life. Że taki styl życia powinien charakteryzować nas. Maybe you know the song Bóg jest miłością, miłuje mnie. Znacie tę pieśń? You know the song? Yeah. And we have a small appendix in this song. Yes, I love Jesus because he did so much things for me. My mamy taki dodatek do tej pieśni. Tak, kocham Jezusa, bo on uczynił dla mnie tak wiele. And in English it is so, and in German we have it also. I w angielskim śpiewniku też tak jest, w niemieckim też, a w polskim? Nie? Nie. You have to start. Musicie zacząć. Ale chyba w starym, w tych czarnych śpiewnikach chyba coś tam jeszcze. But sometimes we sing this song. Oh, how I love Jesus, and he did so much for me. I tak to śpiewamy, że kocham Jezusa, bo uczynił tak wiele dla mnie. And then we forget. I wtedy zapominamy. What he did really for me. Co on tak naprawdę dla mnie zrobił. We go on with the Lord. We go on with the Lord. Idziemy z Panem. And forget really his love. I zapominamy o jego miłości. And he says to me, look, you are beautiful, my bride. I to mi przypomina, jak właśnie to, że oblubieniec opisuje piękno swojej oblubienicy. How long? We have to start. Stop. Siódma jest, tak? Okay. Until 8 o'clock. Okay. Oh, yeah. Until midnight, yeah. Okay. Aż do północy. No. Now, the one you look in chapter 5,
Because it's a similar situation. Now the bride speaks about her bridegroom. I teraz podobna sytuacja w rozdziale 5. Oblubienica mówi o oblubieńcu, miłe rzeczy. There's a question. What is such verse 9? Chapter 5, verse 9. 9 wiersz. What is thy beloved more than another beloved? Czym góruje twój miły nad innymi miłymi? And it's a search, really a searching question. Jest to bardzo głębokie czy daleko idące pytanie. Is there anything special in your beloved? Co jest takiego szczególnego w twoim umiłowanym? Years ago, a man asked me. Lata temu pewien człowiek spytał mnie. What is there a special thing to be a Christian? Co takiego jest szczególnego w byciu chrześcijaninem? And you would ask me, what is that to be a Christian? Co to znaczy być chrześcijaninem? What would you say then? Co byś powiedział? When you have such a question. This bride now, she has more and more come closer to her Lord. I ta oblubienica jakby tak coraz bliżej przychodzi do swego Pana. And her heart is full. I jej serce jest wypełnione, przepełnione. My beloved is white and red. Mój miły jest rumiany, jasny. The chiefest among them that. Że wyróżnia się wśród 10 tysięcy. There is nobody like him. Nie ma takiego innego jak on. And when you remember, there's a wonderful tract from Mr. Darby wrote. Jest taki bardzo miły traktat napisany przez Darby'ego. Is there any special thing to be a Christian? Like this, I don't know the exact name. Gdzie właśnie odpowiada na to pytanie, co takiego jest szczególnego w byciu chrześcijaninem? And then he starts that a Christian is a man or a woman who is blessed with every spiritual blessing in heaven. I zaczyna się ten traktat od słów właśnie, że chrześcijanin to jest taki człowiek, który jest ubłogosławiony wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w Chrystusie. She knows the Lord Jesus Christ, her personal savior. Że chrześcijanin zna Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela. Has the knowledge of forgiveness of sins. Chrześcijanin ma świadomość odpuszczenia grzechów. So many wonderful things in life. Wiele wspaniałych rzeczy w życiu. And the most poor and awful thing is to be. Then it closes about three or four pages. And I ma to 3-4 strony i kończy się słowami. And it closes with the words: "This most poor and awful thing is to be not a Christian." Że najgorszą ze wszystkich okropną rzeczą jest nie być chrześcijaninem. So she starts, "My beloved is white and red." A więc zaczyna, że mój umiłowany jest jasny i rumiany. And colors in the Bible speak of the personality of what he did. I kolory w Biblii mówią o charakteryzują osobowość tego, o kim mówią. And what he is. Taki, jaki jest. Because white is always pure. Że biały oznacza czysty. His heart is metals is desires always pure. Wszystko co w tym sercu jest, pragnienia, jego sposoby działania, wszystko jest czyste. The red, when you remember red, czerwony, rumiany czy czerwony, it's so easy. Jest to łatwe. He was humble, took our place on the cross, even this awful cross. On zajął nasze miejsce na tym okropnym krzyżu. A picture of blood. Jest to obraz krwi. I hope we will never forget that there was a person. I mam nadzieję, że nigdy nie zapomniecie, że był taki człowiek, who took our place. Który zajął nasze miejsce. My boys and moi girls. My boys and girls. Chłopcy, dziewczynki. Remember, pamiętajcie. There was a man called Bar Abbas. You know him? Był taki człowiek, który nazywał się Barabasz. Barabbas, no? A killer. And it was a very, very dangerous person. Był to bardzo niebezpieczny człowiek. Yeah. But the people had chosen not this one, but Barabbas we want. And Jesus, crucify him. Ale ludzie jednak nie wybrali Jezusa, tylko wybrali Barabasza, a Jezusa skazali na ukrzyżowanie. The meaning of Barabbas is Bar Abbas means
son of the father. Imię Barabasz oznacza syn ojca. Barabas. So this Barabas could see what happened with Jesus. I ten Barabasz mógł widzieć, co stało się z Jezusem. With his pure one. Z tym czystym. With his holy one. Z tym świętym. Was never had a bad word for his companions, to the left or to the right. Który nie miał ani jednego złego słowa dla tych swoich towarzyszy, którzy wisieli po obu stronach krzyża, z prawej i z lewej. Far away could see the situation there on the cross. On z daleka mógł widzieć to, co działo się na tym wzgórzu. The left one he knew, ten, the right one he knew too. Tego, znał tego z lewej i znał tego z prawej. But the man in the center, ale ten po środku, he dies there for me. On umarł za mnie. And that is what we should never forget in our life. To jest coś, czego nigdy nie możemy zapomnieć w naszym życiu. For that reason, the Lord gives us in heaven a person, a lamb. In the person is a lamb. A ja. I dlatego Bóg daje nam niebo w, po prostu jakby w osobie baranka. It is seen that it's, if it is slain right now. Nawet ponieważ kiedy został przebity czy zraniony. And it will always remember us in eternity. To to będzie zawsze widoczne w wieczności. That he died there for me. Że on tutaj zmarł za mnie. Bóg jest miłością, miłuje mnie. And each one has to point to himself. I każdy z nas powinien wskazać na samego siebie. For me he died there. Na mnie, za mnie on tam zmarł. And it is so important that we don't forget it, because 2 Peter 1 speaks to the Apostle Peter that it can, could be a time that we forget the forgiveness of our sins. To jest bardzo istotne. O tym też pisze Piotr w drugim liście, w pierwszym rozdziale, gdzie mówi, że jest to możliwe, że można zapomnieć o tym, że Chrystus za mnie umarł. If the Lord could give you and me a first love in our hearts. Jeśli Bóg da mi tę pierwszą miłość do serca, then we would be like this bride. Wtedy będziemy tak jak ta oblubienica. And our inwards would be like boiling water. I nasze wnętrzności będą jak gotująca się woda. Oh, do you know my Lord? Czy znacie mego Pana? Remember Mary at the cross? Mary? Mary at the cross? After the cross. After the cross. Pamiętacie? Mary Magdalene. Marię Magdalenę po ukrzyżowaniu. She thought there was a gardener. Ona myślała, że to był ogrodnik. Her heart was full with only one subject. Jej serce było wypełnione jedną sprawą, jedną myślą. Sir, if you know the way, show it. Show me where he is. I'll take him away. Jeśli wiesz, gdzie on jest, to powiedz mi, a ja go wezmę. And that is what we need in our lives. To jest coś, czego my właśnie potrzebujemy w naszym życiu. Maybe we have a lot of information and know a lot of the Bible. Może mamy wiele wiadomości czy wiedzy z Biblii. But our heart is far away. Ale nasze serce jest daleko. We can sit here. Możemy wsiąść tu, speak about the Lord, rozmawiać o Panu, but our heart is far away. Ale nasze serce jest daleko od Niego. Did it happen in your life? Czy takie coś zdarzyło się w Twoim życiu? In my life it is. W moim życiu? Too often. Często. That's our problem. Czy zbyt często. To jest nasz problem. And that is why the Lord deals with this person here. I właśnie Pan ma do czynienia z taką osobą tutaj. As he deals also with us, with you and me. I też on zajmuje się i nami z osobna. No, we have a little bit read about this little daughter. I only wanted to show that it's not so easy to read that book. I to właśnie ten ósmy rozdział, ósmy wiersz, gdzie było tej małej siostrzyczce. To znaczy, że nie tak łatwo tę księgę czytać. From the age, this little sister is not developed like herself. Yeah, what do you mean? Herself? Like herself, this sprite. That means that she is not yet ready to have the same opinion as she has. To znaczy, że ta siostrzyczka
po prostu nie jest tak rozwinięta jak ta oblubienica i po prostu nie ma jak gdyby takiego zrozumienia. But for the closing I want to say something about love in that chapter here from 6 to 7. Chciałbym powiedzieć coś na temat miłości na koniec jeszcze. And now the Spirit of God says something about love what is unique in the Bible. I tutaj widzimy, że Duch Boży mówi coś na temat miłości, co jest wyjątkowe. Że w szóstym wierszu to widzimy, że miłość jest porównana do śmierci. Bardzo dziwne. Can you understand? Is there anybody who can understand love? Czy ktoś może zrozumieć miłość? How it comes in life? Jak ona przychodzi, pojawia się w życiu? Because we love you, Lord. Why? Ponieważ my miłujemy Pana. Dlaczego? He first loved us. On pierwszy nas umiłował. But then something happened in our hearts about what he did. Ale coś staje się, czy nasze serce jest poruszone przez to, co On uczynił. And he has changed our thinking. On zmienił nasze myślenie. How? Jak? Is there any central in New York, Brooklyn, as by the Jehovah Witness, or in Rome, as by the Catholics? How did he change our thinking? Jak on zmienił nasze myślenie? Czy to jest tak, że jakaś centrala w Brooklynie, czy jakieś inne centrum religijne to może uczynić? There's no leader in there for us. Czy jest jakiś przywódca nad nami? But there is a Spirit of God. Ale jest Duch Boży. And this Spirit of God, so that what the Bible teaches us in John chapter 15, has one object. The Spirit of God wants to glorify Christ. Duch Boży chce uwielbić Chrystusa. To jest to, co mamy w Ewangelii Jana w 14 rozdziale. So, love is strong as death. Że miłość jest mocna jak śmierć. Czy tak mocna jak śmierć? Death will not ask, can I come today? He is very strong. Miłość jest bardzo mocna. But in a positive way, love also. Ale w tym pozytywnym znaczeniu miłość także jest mocna. Love is strong as death, hard as shield the death, kingdom of death. Tak jak ta kraina umarłych, czyli Sheol. What did the Lord? What kind of energy had the Lord when you remember when he came on earth? Czy pamiętamy jaki rodzaj mocy miał Pan, kiedy przyszedł na tę ziemię? He went to the cross. On szedł na krzyż. And on the way to the cross he saw people like you and me. I tam widział takich ludzi jak ty i ja. With a half heart. Takim połowicznym sercem. There was a man like Peter who said, I don't know this man. Byli tacy ludzie jak Piotr, który mówił, nie znam tego człowieka. And then the devil came and said to him. I wtedy diabeł przyszedł i powiedział. Are you really willing to die for them? Are you really willing to die for these people? Że naprawdę chce umrzeć za tych ludzi? Did you not hear that he said, I don't know you? I'm not clear. What? Naprawdę chcesz umrzeć za tych ludzi? No, tak by było. That the devil says to the Lord, they are not worthy. The devil, the Satan, yeah, that yeah. They are not worthy for to die for them. But love is stronger than that. Czyli tak obrazowo mówiąc, po prostu szatan jak gdyby mówił do Chrystusa, czy naprawdę chcesz za nich umrzeć, ale jednak miłość była większa niż to. It needed a very strong love to stay at the cross. Chrystus potrzebował ogromnej siły, aby pozostać na krzyżu. If you are the Son of God, go down. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. And he was the Son of God. On był Synem Bożym. And he was really man. I był prawdziwym człowiekiem. And it could be. Never the Bible says that. Biblia tego nie mówi. But remember, the devil was always there at hand to accuse him. Że diabeł po prostu cały czas mu towarzyszył po to, żeby go oskarżać. But there came thoughts. Remember people like Harold. Are they worthy to die for them?
I takie myśli mogły przychodzić. Przypomnij sobie o takim kimś jak Harald. Czy warto za niego umierać? The love is as hard as death. Miłość jest twarda jak śmierć, czy jak Sheol. And although big waters could not quench, yes, of course, this love. I nawet wielkie wody nie potrafią ugasić miłości. Remember this awful, awful water of the judgment of God. To są te straszne, czy przerażające wody sądu Bożego. Many waters cannot quench love. Wiele, czy ogromne te wody nie potrafią ugasić miłości. Flood around. And now a wonderful, interesting word. If a man gives all his house for love, it would utterly be condemned. I to zdanie, druga część zdania z 7 wiersza, 8 rozdział. Jeśli by kto chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę? Can we give one zloty for eternal life? Czy dałbyś złotówkę za wieczność? And you remember the story of the kings of Naaman? Pamiętacie Naamana? Can you buy something from God? Czy możecie coś kupić od Boga? To get heaven. Jakby, no, żeby nabyć niebo. Nothing. Nic, jest to niemożliwe. And so that is what the Bible teaches. I to jest to, co właśnie Słowo Boże uczy na temat miłości. That is free. Że jest to dar, jest to za darmo. And normally when you accept this love. I normalnie jest tak, że kiedy przyjmujesz tę miłość, there will something also in your own heart respond. Też i w twoim sercu respond. Że coś jakby odpowiada Bogu. And that is what the bride teaches us in chapter 2, verse 16. Drugi rozdział, 16 wiersz. My beloved is mine. Mój jest miły. And that's what each one can say if you believe in the Lord Jesus Christ. I tak jest, moi drodzy, z każdym, który uwierzy w Pana Jezusa. And then you have this knowledge, I am his. Że mamy tę jakby świadomość w naszych sercach, ja jestem Jego. He feeds among the lilies. On pasie pośród lilii. Then the next portion we have in chapter 6, verse 3. I w rozdziale 6, 3 wiersz. You see that growing in the heart of the bride. Widzimy, że to rośnie w sercu oblubienicy. First you say, my beloved is mine. Ona najpierw powiedziała: mój jest miły. I'm so happy to know that Lord Jesus Christ is my savior. He's ja mine. Tak cieszę się, że Jezus Chrystus jest moim zbawicielem. On jest mój. And I am his. Ja jestem jego. He is in that verse on the second part. A tutaj jest jakby druga część. But the Lord wants that my love to him should grow. Ale on daje swoje słowo, abym rósł. Now she remembers, oh, I am my beloved's. I trzeci, szósty rozdział, trzeci wiersz. Ja należę do mojego miłego. He's here in the first sign. He, I am my beloved's. I belong to him. Czyli najpierw jest, ja należę do niego. Higher position now. And that's what she says about him. To jest coś wyższego. And my beloved is mine. A on jest mój. And that is what our hearts filled. I to jest to, czym nasze serca powinny być wypełnione. And in the last verse what we read now is I am my beloved in chapter 7, 10. I siódmy rozdział, dziesiąty wiersz. And his desires toward me. That his desire turns, yes? Yes. Okay. Czyli jedenasty wiersz siódmego rozdziału. Ja należę do mojego miłego i ku mnie zwraca się jego pożądania. 11, yeah. The German version in the King James Town. And that is what the Lord shows us, that her heart now is filled only with one person. I teraz widzimy, że to serce jest wypełnione tylko jedną osobą. I am my beloved. Należę do niego. And he longs for me. I on tęskni za mną. Her only thinking is about him. How can I glorify him? Czyli jakby całe moje myśli zwracają się do niego. Jak go uwielbiam? And when we remember the starting point, our affection for him. Czy pamiętamy, kiedy zaczęliśmy naszą drogę z Bogiem, nasze
uczucia do Niego. What is Jesus Christ for you and for me? Kim jest Jezus Chrystus dla Ciebie i dla mnie? In history, in the church history, w historii Kościoła this man was so wonderful for thousands and millions of people. Ten człowiek był tak cudowny, wspaniały dla milionów ludzi. They were also prepared to give their whole life for him. I oni też byli gotowi oddać mu swoje życie. Because he's worthy of that. Ponieważ on jest godzien tego. Though we can also consecrate our hearts for him. I my też możemy poświęcić nasze serca dla niego. He has loved us. On nas umiłował. And so we love him. I dlatego my go miłujemy. Wysławiam Cię, zająłeś miejsce.
radości i Boga. Widzę Jezusa wysławiam Cię, wysławiam Cię. My Ojcze Cię wielbimy i dzięki Ci wznosimy, który miłujesz nas we wszystkich świętych rzędzie. Tak będzie, tak dziś, jak i po wieczny czas. Któż serce Twe zrozumie, kto wznieś Twą miłość jeśli nie dzieci Twe nie mogą opowiedzieć ni o tym szczęściu wiedzieć, aniołów wielkie mnóstwa Te. Aniołów w niebie bez przerwy sławią Ciebie i usługują Ci. Lecz nie są dziećmi Twymi i nie za cenę Jezusowej krwi. Tyś ludzi z świata wybrał za dzieci swoich przybrał, choć w grzech wyrwałeś ich z ciemności ku cudnej swej światłości dla czczenia Syna Twego cnu. Cześć oddaję Tobie, że nas Ty wzniesiesz sobie do wspaniałości Twojej.
Jesteś wielki, Boże, naszą mocą. W noc ciemną światłem jesteś sam. A przez cudowne dzieło swoje zbawienie wieczne dałeś nam. My bez nadziei i bez Ciebie uwikłaliśmy w grzechy się. Lecz moc i chytrość wroga zniosłeś i nas wybrałeś sam dla siebie. Bez przerwy serce oraz język powinny Twój majestat żyć i sławę Twą wysoko wznosić ponad niebiosa wszelkie wzbyć. Oblicze Twe litości pełne w czas każdy promienia nas i na ramionach mocnych nosisz przedwieczny Boże lud swój wraz. Twe imię, Jezu, nie zrównane. Pociechy pełne jest i łask. Anioły górnie się skłaniają, Twej chwały podziwiając blask. Boskości pełnią jesteś Ty i w Tobie dopełnialiśmy. Tyś dla nas wszystko wykupienie, moc, mądrość, światło, siła wraz. Tyś jest powodem wszystkich czynów, co łaska Twoja sprawia w nas. Co mamy, czym staliśmy się, znajduje w Tobie źródło swe. Nieporównana miłość Twoja tu uzupełnia wszelki brak. Strumieniem w trosce i niedoli od Ciebie spływa szczodrze. Tak, gdy nam odmawiasz czegoś Ty, to w tym ukryty cel Twój tkwi. I choćby wszystko się zmieniło, świat nie da nam spoczynku, nie. Tyś tylko pełnią błogosławieństwa.
Tutaj Cię.
któż zgłębi Twoją miłość i niezmiernej łaski czyn. Uwolniłeś nas od winy, za nas martwą. Twoją wierność i cierpliwość, któż tu pojmie, Boże nasz? Choć zapomni matka dziecię, Ty wciąż swych w pamięci masz. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci. Bogu temu, kto Cię czci. Kto Twą wielkość zbadać może i dogłębnie poznać Cię? Kto wie, jakim jesteś Boże, i kto wniknie w myśli Twe? Chwał tak godzieneś chwały Ty, Bogu temu, kto Cię czci. Bogu temu, kto Cię czci. W świątyni Twojej, Panie, wysławiamy. Czyś chwałę oddajemy Ci, w Twym duchu uwielbiamy. Przybyłaś tu uniżyć się, wypełnić aż do końca w pokorze wolę Ojca. O Zbawco święte życie swe, bez ofierze sam złożyłeś. Cierpliwie niosłeś grzechy wsze i bolej sam znosiłeś. W modlitwie Twej usłyszał Bóg żarliwe to wołanie. Baranku drogie życie swe, bez mazy doskonałe, jak wdzięczną woń na krzyżu tam dla Ojca sam oddałeś. Niech pieśń Ci brzmi ku wiecznej czci, żeś przez swe poświęcenie wyjednał nam zbawienie. O Jezu nasz Baranku cny, za grzechy nasze byłeś Ty od ziemi podwyższony. Poszedłeś za nas śmierć.
wspaniałości, gdzie królujesz, Panie nasz. Tobie Jezu, cześć i chwała, po wsze czasy będzie brzmiała, nieprzerwanie z naszych serc, teraz jeszcze tu w słabości, lecz niedługo we wieczności. Godzien jesteś przyjąć cześć. Cierniową koronę włożoną na skronie Jezusa naszego Wybawcy. Był bity, męczony, od ludzi zelżony, od Boga swego opuszczony. To jest moja wina, co Pana skłoniła zbawienie wykonać z miłości. Swą miłość nam dałeś, dlatego cierpiałeś, zbawienie grzesznikom przyniosłeś. Niech mi uwielbienie, cześć i wywyższenie, niech będzie Ci, Panie, na wieki. Baranku, Ty niewinny na krzyżu zawieszony, umarłeś za nas winnych, zelżony i wskardzony. Byliśmy bez pociechy, poniosłeś wszystkie grzechy. Cześciwy, sławiony Jezu, Ty za nas tak cierpiałeś, nas z Bogiem pojednałeś, zbawienie wywalczyłeś i łaską uwieńczyłeś, więc wszyscy się cieszymy z pieśniami radosnymi. Przed Tobą, sławiony Jezu, chwalimy Cię, Panie, sławimy Cię chętnie. Godzieneś jest wciąż uwielbienia. Sławimy Twą miłość, co Ciebie skłoniła
wszystkie grzechy omyłeś Ty w swej świętej krwi. Przed Bogiem czyści jesteśmy. Słowo Tyś jest od wieczności światłem i miłością nam. Wszystko, co jest we wszechświecie, jest wspaniałym dziełem Twym. Wszystko jest przez Cię stworzone i dla Ciebie sprawione. Ty masz we wszystkim pierwszeństwo. Tobie stworzenie wszelkie niesie wciąż błogosławieństwo i wespół z tych oboleje. Amen woła lud zbawiony, przez Twą krew wykupiony. O, wzywaj mnie, tak mówi Pan do Ciebie, gdy duszy Two, jej grozi zło. O, wzywaj mnie, a w każdej Twej potrzebie, jam Pan Bóg Twój, wspomogę Cię. O, wzywaj mnie, a w każdej Twej potrzebie, jam Pan Bóg Twój, wspomogę Cię. Dzień hańby zniewag, krzywdy bólu, męki, dzień pełny strachu, dzień niedoli łez. Ty, Panie Jezu, wtedy z Bożej ręki cierpiałeś w ciele i w swej duszy też. Ciebie czeka Kościół Twój i chce już być w niebie. Zniknie jarzmo wszelki snój, tam uwielbi Ciebie. Obcy i samotny jest przez świat odrzucony. Tak, o Jezu, ale Twój z Tobą połączony. Jesteśmy znowu wokół Cię, Twą obecnością cieszyć się, Twym słowem się radować. O Panie, jak to drogie nam, że pośród